Rozmowa dnia. Jest z nami Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu z ramienia ruchu Kukiz 15. Witam serdecznie, panie marszałku. Dzień dobry. To jako przedstawiciel władz Sejmu, jak pan patrzy na wyniesienie obywateli RP protestujących na biurze przepustek, czy tak, okupujących biuro przepustek Sejmu, to był protest obywatelski, czy może demonstracja polityczna? Jak postępować w takich sytuacjach? Panie redaktorze, przepraszam, ale umknęła mi ta sytuacja, bo prowadziłem obrady wtedy wczoraj, zdaje się, i nie zdążyłem się zapoznać. No, natomiast no, rozumiem, że... No przyszli, okupowali, wołając, że bronią w ten sposób praw dziennikarzy i obywateli, których to praw nie przestrzega marszałek Kuchciński. To jeszcze był taki w związku z zakazem wejścia do Sejmu z lipca 2016 roku. Ja panu powiem sam tak. Się trochę zdziwiłem, jak sięgnąłem aż tak głęboko w historię. Ja uważam, że zamykanie Sejmu nie ma sensu. No, z drugiej strony no, trzeba utrzymywać porządek i tyle. Nie sądzę, że warto temu poświęcać jakąś uwagę specjalną. To poświęćmy teraz trochę uwagi Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT. Nie na tym posiedzeniu, ale na następnym najpewniej zostanie powołana. Ruch Kukiz 15 będzie wspierał ten wniosek PiSu, czy też nie? Ja wiem, mieliście własny wniosek złożony. Znaczy, przede wszystkim będę prosił marszałka, żebyśmy rozpatrywali też wniosek Kukiz 15 złożony już pół roku temu. Szkoda, że straciliśmy pół roku. Ale nie to jest najważniejsze. Ja bym apelował do partii władzy: więcej chleba, mniej igrzysk. O co chodzi? Chodzi o to, że my złożyliśmy w tym tygodniu w ramach akcji legislacyjnej Poniedziałek Wolności projekt obniżający VAT, czyli przywracający stawki sprzed 2011 roku. Przypomnę, że Donald Tusk podniósł tymczasowo VAT najpierw na 2 lata, później na 3 lata, a później PiS, prawda, podniosło na kolejne 2 lata. Gdyby miał pan żyrafią szyję, to mógłby pan tutaj zajrzeć do mnie i zobaczył, że mam tutaj też tą sprawę zapisaną, ale chciałem tak po kolei, zanim dojdziemy do obniżenia VAT-u, wyjaśniać, bo... Ale to jest bardzo ważne. Nie rozumiem, dlaczego mówi pan o igrzyskach, skoro to Kukiz 15 mówił o tym, że jest potrzebna komisja, która będzie w ogóle całą reprywatyzację badała, a nie tylko warszawską. Tak. Skoro, jak pan sam przypomina, ruch Kukiz złożył też projekt ustawy o Komisji Śledczej w sprawie wyłudzeń VAT, to co? To jak Kukiz zgłasza, to to jest rozsądne, a jak PiS zgłasza, to to jest, to są igrzyska wtedy? To nie, panie redaktorze. Bardzo się cieszę, że pan też wrócił do spraw reprywatyzacji. Już tłumaczę, o co chodzi. Chodzi o to, w jaki sposób my rozkładamy priorytety, jeżeli chodzi o funkcjonowanie państwa. Ja jestem za tym, żeby to, co... żeby pierwszorzędną sprawą była kwestia tego, jak państwo ma być zorganizowane w przyszłości. Czyli chciałbym niższego VAT-u. Dlaczego? Dlatego, że PiS oszukał swoich wyborców, obiecał powrót do stawki 22,7%, a utrzymuje stawkę podwyższoną, a to uderza w najbiedniejszych. Podwyższoną w 2011 roku, przypomnijmy, teraz, przez Platformę Obywatelską, tak, która też mówiła, że to czasowo, na 2 lata, zdaje się, wtedy ogłosiła. No tak, a Prawo i Sprawiedliwość robi dokładnie to samo, też na 2 lata w tym momencie podniosło i są głosy, że po 19 też chce podnieść. Oczywiście, że trzeba badać kwestie wyłudzeń, przekrętów na VAT-cie, dlatego złożyliśmy nasz wniosek, tak? Już we wrześniu, i szkoda, że straciliśmy pół roku, przy czym jesteśmy za tym, żeby ten okres, zakres czasowy funkcjonowania komisji objął również rządy Prawa i Sprawiedliwości aż do dziś, prawda? Bo ta luka cały czas jest, ona się zmniejszyła i tutaj szacunek dla takich ministrów jak Paweł Gruza, natomiast ona cały czas istnieje. I analogiczną sytuację mamy z reprywatyzacją. Znaczy, z jednej strony mamy teatr tak zwanej Komisji Weryfikacyjnej Warszawskiej, a z drugiej strony mamy brak ustawy reprywatyzacyjnej jako jedyne państwo w Europie Środkowo-Wschodniej. Ale dlaczego teatr? Myślę, że Komisja do Spraw Weryfikacji sporo jednak informacji uporządkowała i pozyskała na temat tego, co działo się w Warszawie. Ale ja jakby nie neguję sensowności istnienia Komisji Weryfikacyjnej, tylko gdyby ona miała działać rzeczywiście, prawda, skutecznie, no to ona będzie jeszcze kilkadziesiąt lat pracowała, bo takie ma tempo rozpatrywania poszczególnych spraw, tych spraw są tysiące. Kukiz 15 w odróżnieniu do Prawa i Sprawiedliwości podchodzi systemowo do polityki i chcielibyśmy uporządkować pewne sprawy. Nie może być tak, że ludzie wywłaszczeni, pozbawieni własności przez Niemców, a później komunistów, nie dostali jakiegokolwiek odszkodowania. Co więcej, handluje się roszczeniami, wyrzuca się lokatorów na bruk, tak? Dlatego uchwalmy ustawę reprywatyzacyjną i róbmy obie sprawy równolegle. No.
czyli rozliczajmy tych, którzy zawinili i rozwiązujmy problemy, a nie tylko, prawda, twórzmy spektakl dla wyborców. Za to zapowiedź obniżenia wynagrodzeń posłów, senatorów, prezydentów miast zapewne pana ucieszyła. Dobrze tutaj kombinuje, czy nie? Będzie ruch Kukiz za tym projektem w Sejmie, kierunkowo, kiedy się pojawi? Oczywiście jesteśmy za, ale nie dla samorządowców. Nie wiem, dlaczego tutaj prezes Kaczyński uderzył w samorządowców też. A to ja panu powiem, dlaczego warto uderzyć w samorządowców, chociaż może nie dokładnie w ten sposób, o którym mówił Jarosław Kaczyński. Jak się czyta oświadczenia majątkowe, to odkrywamy, że prezydenci miast, oprócz tego, że biorą pensję lepszą od niejednego wysokiego urzędnika państwowego, biorą drugą pensję z jakiejś spółki typu na przykład spółka zarabiająca się wywozem śmieci, albo z zarządu portu, albo targów lokalnych i tak dalej, więc uważam, że tym na przykład by się bardzo warto... Okay. Warto zająć. Natomiast no, nie takie są zapowiedzi, prawda? Zapowiedzi są jakieś, prawda, równe cięcia, czy to ktoś jest dobrym włodarzem miasta, czy złym, będzie miał obcięte, tak? Natomiast kierunkowo... No, ale parlamentarzyści też są jedni lepsi, a drudzy gorsi, a będą mieli wszyscy równo obcięte. No i co? I to jest właśnie ciekawe. Znaczy, przede wszystkim to jest olbrzymie wotum nieufności Jarosława Kaczyńskiego do swoich posłów. On im powiedział, co o nich myśli tak naprawdę. I ja się z nim zgadzam. Znaczy, w obecnym systemie, pan redaktor mi zawsze wytyka, że ja mówię partiokracja, więc powiem jeszcze raz o systemie partiokratycznym. Znaczy, siódma minuta, okej, okay, mamy siódma minuta, pierwsza partiokracja, tak jest, odnotowałem. Tak jest. Na tym polega, że poseł nie jest przedstawicielem narodu, swoich wyborców, tylko jest przedstawicielem szefa partii. Proszę zauważyć, co powiedział Jarosław Kaczyński. On powiedział, albo zagłosujecie za obcięciem wam o 20% pensji, albo nie wpiszę was na listy. Czyli już wiemy, kto wpisuje na listy. Nie obywatele, ale ten komunikat, tylko szef partii. I to samo jest w Platformie. Ale ten komunikat jest też skierowany do posłów Platformy Obywatelskiej, no bo to oni najpierw wyskoczyli z działaniami określanymi przez stronę pisowską jako populistyczny, czyli wytykaniem, kto ile wziął nagród albo kto ile zarabia. No i odpowiedź była taka, że Jarosław Kaczyński powiedział, sprawdzam, i mówi, w takim razie, jak jesteście tacy szybcy w wytykaniu temu, kto ile kto inny zarabia, no to zobaczymy, czy i jak będziecie bronili, no dobrze, własnych panie redaktorze, pensji. I teraz tak, ja uważam, że to jest ważne wydarzenie w ogóle, to co powiedział Jarosław Kaczyński. On, szczerze mówiąc, zaczął mówić Pawłem Kukizem. To znaczy, nasz projekt obniżenia wynagrodzeń parlamentarzystów leży od kwietnia 2016 roku. A to pokazuje też hipokryzję PiSu, bo oni mrozili ten projekt. On obniżał o 5% na zasadzie zrównania kwoty wolnej posłów i reszty obywateli. Tak? Poseł ma kwotę wolną 30 tysięcy złotych, a zwyczajny obywatel 3 tysiące. To jest po prostu skandaliczna niesprawiedliwość. Tak? I my chcieliśmy to zmienić. Prawo i Sprawiedliwość chciało podwyższyć uposażenia posłów w lecie 2016 roku. Paweł Kukiz nazwał to koryto plus, prawda? I się wycofali. Teraz chcą obniżać i posłowie PiSu zagłosują tak, jak każe prezes. A nie obawia się pan, że to oznacza negatywną selekcję do polityki? No więc właśnie. I teraz tak. My potrzebujemy reform systemowych. Potrzebujemy jednomandatowych okręgów wyborczych. Ja się po prostu jako propaństwowiec, jako patriota nie mogę zgodzić na to, że posłowie nie są przedstawicielami narodu, tylko są przedstawicielami Grzegorza Schetyny i Jarosława Kaczyńskiego. Panie redaktorze, tak nie może być po prostu. Ale to dlaczego wchodzi pan w rolę indyka, który prosi o przyspieszenie świąt? Bo przecież gdyby był u nas taki system jak Wielkiej Brytanii, okręgów jednomandatowych, to nawet jakby Kukiz miał 20% czy tam 15% w sondażach, to we wszystkich okręgach by i tak wygrywali przedstawiciele albo PiS, albo PO. Tak jest, jeśli chodzi o tą konkurencję głównych partii Wielkiej Brytanii. I zarówno ja, jak i wszyscy członkowie Kukiz 15 bardzo chętnie położą głowy. Dlatego, że to jest zmiana systemowa. To jest zmiana w kierunku cywilizowanych państw świata. Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, prawda, Australii, Ale w różnych Japonii, krajach są różne Francji. Rozwiązania. W jednych jest lista krajowa, nie. W innych jest część okręgów jednomandatowych. Nie, proszę tutaj nie wprowadzać w błąd słuchaczy. Mamy do wyboru dwa systemy na świecie. Albo głosujemy na szyld, czy sobie to nazwał PiS, czy Platforma, czy prawda, cokolwiek, albo głosujemy na człowieka. My chcemy wybierać ludzi, tak? Dobrze, natomiast wracając do Jarosława Kaczyńskiego, dlaczego to jest ważne wystąpienie? Dlatego, że w tym momencie Prawo i Sprawiedliwość stanęło na rozstaju dróg, a konkretnie prezes Kaczyński. Albo pójdzie w kierunku troski o każdą złotówkę zarobioną przez obywatela i zrealizuje obietnicę obniżki VAT-u, PIT-u, ZUS-u i zacznie ciąć niepotrzebną biurokrację, zlikwiduje w trybie natychmiastowym Polską Fundację Narodową, no, która jest po prostu skandalem nieprawdopodobnym, rejs za 20 milionów dookoła świata, prawda, na koszt podatników, albo
pójdzie w kierunku antypaństwowego, taniego populizmu, prawda? I to jest, ta druga droga jest bardzo niebezpieczna. To jeszcze a propos wojny na to, wytykanie, kto ile zarabia. Dostał pan odpowiedź na pytania, jaki jest całkowity koszt kampanii billboardowej Platformy Konwój Wstydu? Pytał pan o to publicznie i też pytał o to, czy pieniądze na tą kampanię poszły z subwencji dla Platformy. Nie dostałem jeszcze, mam zapewnienia, że skarbnik Platformy mi odpowie, także nie mogę się doczekać. Apeluję tutaj, żeby szybciej liczyli. Natomiast no, chciałbym przy okazji powiedzieć, że PiS nie jest lepszy. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że 60 tysięcy w zeszłym roku wydali na wpinki Prawo i Sprawiedliwość, tak? 80 tysięcy na jakieś chorągiewki, drzewce. No, a to nie jest specjalnie nowa wiadomość, że partie polityczne wydają pieniądze na chorągiewki, na magnesy, długopisy, tak? Przypinki i tak dalej. Tak? I tak dalej, i tak dalej. No, ale obywatele... to się nazywa materiały promocyjne. Ja jestem, my złożyliśmy projekt likwidacji subwencji. Jeżeli pan, jestem przekonany, nie popiera Platformy Obywatelskiej, dlaczego pan musi płacić w subwencji na Platformę Obywatelską? My proponowaliśmy system dobrowolnego zasilania partii przy rozliczeniach PIT-u, żeby każdy obywatel mógł przekazać 5 zł na wybraną partię. Oczywiście wszystkie partie to odrzuciły, dlatego że one chcą kroić obywateli, prawda, z ich własnych pieniędzy. Mówił Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu z ramienia ruchu Kukiz 15 i gość Sygnałów Dnia. Dziękuję w Radiu bardzo. Jedynce. Dziękuję bardzo. 27 po 8. Była to rozmowa dnia.